Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Projekt Masaż. Ja nazywam się Patryk Sobotka i pokażę Wam dzisiaj, jak w ciekawy sposób można pracować z odcinkiem szyjnym. W dzisiejszym filmie skupimy się na pracy z mięśniem długim szyi i jest to struktura, która jest najgłębiej, jeśli chodzi o mięśnie odcinka szyjnego, szczególnie te zlokalizowane po stronie przedniej, więc będziemy bardzo głęboko. Natomiast po co w ogóle to robić? Otóż mięsień długi szyi jest głównym zginaczem, bardzo silnym zginaczem i może się okazać, że jest on z pewnych względów osłabiony, bo na przykład są na nim zlokalizowane punkty spustowe, jakieś zgęstnienia i problematyczne włókna mięśniowe i będziecie chcieli z nimi popracować, żeby przywrócić funkcję mięśnia. I jest to oczywiście możliwe. Może tak się zdarzyć, że ten mięsień długi szyi będzie mięśniem niewydolnym, stąd inne mięśnie, na przykład mięśnie pochyłe, a mięśnie mózgowo-bojczkowo-sutkowe będą nadmiernie obciążane. Stąd warto wtedy z tym mięśniem popracować. Z automatem on zacznie lepiej funkcjonować, lepiej pracować. Będzie miał, będzie bardziej wydajny. To się może okazać, że tonus mięśniowy, z którym tak długo walczyliście, mięśnia MOSA albo mięśni pochyłych znacznie się zmniejszy, ponieważ będzie ten mięsień obciążał inne mięśnie położone bardziej powierzchownie. I może tak się zdarzyć na przykład, że macie pacjenta, u którego jest drętwienie, mrowienie ręki, badacie go i stwierdzicie, że to jest nadmierne napięcie mięśni pochyłych, co się zdarza niewiarygodnie często i praca z tymi mięśniami pochyłymi rzeczywiście przynosi jakieś efekty, ale cały czas ten problem wraca, bo nie jesteście w stanie w 100% uzyskać prawidłowego balansu mięśniowego i się może okazać, że właśnie praca z mięśniem długim szyi okaże się tym, czego nie zrobiliście, a co było bardzo potrzebne. Z tym mięśniem niestety nie możemy pracować na zbyt wiele sposobów, bo są bardzo głęboko. I jedyną techniką, którą możemy wykorzystać, jest technika pozycyjnego rozluźnienia, gdzie będziemy opuszczami palców na trzonach kręgów lędźwiowych, a później wykonamy sobie ruch do rozluźnienia tego mięśnia, czyli zgięcie, skłon boczny, rotację. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście może być to fajna technika, nawet może nie jako uzupełnienie, ale jak taki trzon prawidłowego funkcjonowania odcinka szyjnego. Dobra, zabieramy się do roboty. Mięsień długi szyi jest strukturą, która rozpościera się od górnych segmentów szyjnych do górnych segmentów piersiowych, więc naprawdę mięsień jest długi, ma kilka warstw, ale aż takiej dokładnej anatomii nie będziemy tego robić, tym bardziej, że możliwości pracy z tym mięsieniem będą ograniczone, gdyż tak naprawdę będziemy mogli wejść tylko na wysokości powyżej rękojeścią mostka, a poniżej tarczyco, więc będziemy mieli do dyspozycji mniej więcej 2, może 3 poziomy kręgosłupa szyjnego, czyli poziom C7, C6, może CH5. Natomiast w zupełności nam to wystarczy, żeby osiągnąć całkiem przyzwoite efekty pracy. Będzie wyglądało to w ten sposób, że jedną ręką będę wtapiał się właśnie w kierunku trzonów kręgów szyjnych. Jak już będę w tym trzonie kręgów szyjnym, jak już spalpuję sobie ten mięsień długi szyi, to później zmniejszając dolegliwości bólowe będę szedł w kierunku do przede wszystkim zgięcia. Tu będzie bardzo delikatna palpacja. Następnie minimalnego zgięcia bocznego i ewentualnie rotacji w samą stronę. Dlatego, że ten mięsień właśnie wykonuje takie ruchy, czyli zgięcie przede wszystkim, skłon boczny trochę mniej, rotacja w tą samą stronę też trochę mniej. Zanim natomiast zrobimy sobie tą technikę, pokażę Wam, jak ewentualnie sprawdzić, czy ten mięsień jest wydolny. I są w sumie dwa sposoby, ale będziemy używać je oba. W takim razie, jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, możecie zawsze sprawdzić, jak pacjent leży sobie na plecach, żeby wykonał ruch zgięcia w odcinku szyjnym. Nie mówicie mu, jak ma wykonać ten ruch, tylko prosicie go, żeby wykonał ruch zgięcia. Wykonaj ruch zgięcia i teoretycznie tak, opuść, zwróćcie uwagę, jak to zgięcie jest wykonywane. Jeszcze raz. Ok, opuszczamy. Po pierwsze, nie powinien być dla pacjenta żadnym problemem. Te mięśnie są naprawdę silne, więc taki ruch zgięcia w odcinku szyjnym jest dla nich niczym. Po drugie, jak pacjent wykonuje ruch zgięcia, to powinien być ruch, który jest wykonywany od górnych segmentów szyjnych poprzez środek, dolne segmenty szyjne i górne segmenty piersiowe. Czyli ten ruch wygląda tak. U Marcina troszeczkę ten ruch jest takim ruchem, powiedzmy, gdzie na początku głowa idzie nawet nie do zgięcia, tylko unosi się do góry, a dopiero później się zawija. Oznacza to, że coś nie do końca jest tak z górnymi segmentami, jakbyśmy chcieli. Wykonaj jeszcze raz ten ruch. Jak widzicie, ten ruch na początku jest właśnie tak, jak powiedziałem, takim ruchem uniesienia do góry, a dopiero później wykonuje on zgięcie. Jeżeli mięsień długi szyi jest wydolny, to ten ruch właśnie zachodzi w takim fajnym
może być takim zawijaniu się na szpulkę. Tak to mniej więcej wygląda. Drugą opcją, niektórzy pacjenci wykonują ruch zgięcia w odcinku szyjnym tylko i wyłącznie tak. To już wiecie, że ten mięsień jest na pewno niewydolny i tak naprawdę to, co oni robią, to jest nic innego jak ruch z mięśni mostkowo-obojczykowo-osódkowych. Ok, kolejną opcją, żeby sprawdzić siłę tego mięśnia, czy jest on wydolny, prosicie pacjenta, żeby jeszcze raz wykonał ruch zgięcia, utrzymaj taką głowę, a następnie przekładacie siłę do jego czoła i sprawdzacie, czy jest on w stanie to utrzymać. I to akurat jest nieźle, dlatego że Marcin jest w stanie jakby utrzymać mój opór na maksymalnym skróceniu swojego mięśnia długiego szyi. Często jest tak, że po prostu pomimo tego, że pacjenci chcą, to przy niewielkiej sile głowa im opada i wtedy wiecie, że na pewno praca z tym mięśniem będzie miała fajne efekty terapeutyczne w większości wypadków. Ok, jak to wygląda? Z racji tego, że te mięśnie są oba, po obu stronach, to tak naprawdę na początku zacznę pracować z mięśniem po stronie lewej, a później przejdę sobie ewentualnie pracuję z mięśniem po stronie prawej. Ale może tak się zdarzyć, że jak zrobicie sobie jeden mięsień, pójdziecie do mięśnia po stronie przeciwnej i się okazuje, że tam nie ma na przykład co zrobić, bo już albo jest rozluźnione, albo ewentualnie nie było tam problemu. Natomiast zawsze sprawdźcie sobie po obu stronach, jak to wygląda. Ok. Luźno. I teraz tak. Jedna ręka będzie za chwilę wykonywała ruchy zgięcia skłonu bocznego, ewentualnie rotacji w stronę tą samą, natomiast drugą ręką będę palpował sobie ten mięsień. I teraz tak, to co jest mi potrzebne, to jest krawędź przyśrodkowa mięśnia mostkowo-obojczykowo-osódkowego. Więc proszę pacjenta ewentualnie, żeby uwidocznił mi ten mięsień, czyli jak wykona właśnie ruch rotacji w stronę przeciwną i uniesie, to widzicie właśnie część mostkową mięśnia MOSA. Rozluźni się. Czyli ja już wiem, że będę wchodził w kierunku trzonów kręgów lędźwiowych. Trzonów kręgów szyjnych. Z racji tego, że te mięśnie są oba, po obu stronach, to stojąc po stronie lewej będę pracował z mięśniem po stronie lewej. I teraz tak, jak to wygląda? Jedna ręka wędruje pod potylicę, dlatego że będę nią wykonywał ruchy zgięcia skłonu bocznego, ewentualnie rotacji w tą samą stronę, czyli będę skracał biernie ten mięsień. Drugą ręką będę palpował sobie ten obszar, natomiast wiemy, że tak naprawdę będę musiał być nad rękojeścią mostka, więc będę kierował się właśnie na wysokości kręgu C7, C6, może C5, jak nie będzie mi tarcza przeszkadzała. Ok, i teraz tak, jak to wygląda? Wiem, że będę potrzebował głowy mostkowej mięśnia mostkowo-obojczyko-osódkowego, więc pacjent wykonuje skłon boczny w stronę przeciwną, wykonuje właśnie zgięcie i czuje, że napina się właśnie mięsień most i jego przyczep do mostka. I teraz tutaj będę wtapiał się powolutku w kierunku trzonów kręgów lędźwiowych. I teraz tak, jak poczujecie tętnienie z tętnicy szyjnej, to fajnie jakbyście byli po stronie przyśrodkowej o tej tętnicy, żebyście nie kompresowali jej zbyt mocno i w ogóle, żebyście w ogóle nie kompresowali. Ok. I tak naprawdę kieruję się w stronę trzonów kręgów szyjnych, no i czuję, że jestem na nich. I jest to chyba trochę nieprzyjemne. Ok. Może pojawić się pewnego rodzaju takie drapanie w gardle. Może tak się zdarzyć, że ktoś ewentualnie ma chrypkę, która nie chce mu z jakichś względów przejść, a przy okazji jeszcze łączy się to z odcinkiem szyjnym, a jeszcze sprawdzacie sobie testy i ten zgięcie jest słabe, plus mamy tak naprawdę niewydolne te mięśnie i one nie są w stanie utrzymać tej głowy przy waszym teście oporowym, to się może okazać, że takie drapanie zlikwidujecie mu razem z bólem odcinka szyjnego, kto wie, wtapiamy się głęboko i teraz tak, sprawdzamy sobie, czy jest to obszar tkliwy. W skali 0 do 10 jak to oceniasz? 7. Powiedz mi, gdzie jest najbardziej? Im wyżej, tym gorzej. Im wyżej, tym gorzej. Dobra, tu już niestety wyżej nie mogę wejść. Czuję, że jestem na trzonach kręgów szyjnych, bo jest to stosunkowo twarda struktura. I następnie wchodzę i wykonuję zgięcie. Tylko pamiętajcie, to ma być zgięcie bierne, pacjent wam nic nie pomaga. Skłon boczny, delikatna rotacja w tą samą stronę. Jak odczucia teraz? Lepiej. W skali 0 do 10 ile? 3. Teraz? Trochę się zwiększyło. No teraz nie czuję. Dobra. I jest to nic innego jak technika pozycyjnego rozluźnienia, czyli tak naprawdę przy takiej samej kompresji na początku było drażnienie w subiektywnej skali bólu od 0 do 10 na 7. Następnie skróciłem sobie ten obszar, skróciłem ten mięsień i się okazuje, że przy takiej samej kompresji jest to albo bardzo delikatne drażnienie, albo ewentualnie nawet całkowicie dla pacjenta niebolesne. I tak naprawdę tutaj ewentualnie zobaczymy, czy wpłynie nam to na ruch właśnie w tych górnych segmentach szyjnych. Ten mięsień jest stosunkowo wydolny, ponieważ jest silny i przy ruchu zgięcia, przy teście oporowym no, całkowicie ta głowa kompletnie nie puszcza. Natomiast być może nam się poprawi troszeczkę jakość tego ruchu
przy czynnym zgięciu pacjenta. Utrzymujemy to około 10 sekund. Wy prawdopodobnie też po tym czasie poczujecie rozluźnienie pod palcem, może trochę wcześniej nawet. Natomiast bezpiecznie jest poczekać sobie te 1,5 minuty, jak nakazuje technika właśnie wykonania pozycyjnego rozluźniania. Jak już będziecie wiedzieć, że ewentualnie czas minął, to proście pacjenta o głęboki wdech i na wydechu rozluźniamy się, głowa opada. Ok, właśnie jesteśmy po pozycyjnym rozluźnianiu po obu stronach, dlatego że nie chciałem was zanudzać jakby drugą stroną, ponieważ wyglądała identycznie. Też nie ma nic spektakularnego w technikach pozytywnego rozluźnienia, oprócz często samego efektu. Natomiast tu sytuacja była o tyle skomplikowana, że jakby ta siła mięśnia była tak naprawdę troszeczkę, jakość tego ruchu była gorsza. Możemy sprawdzić sobie, jak teraz to wygląda, czy się coś poprawiło. Zgięcie. Wydaje mi się, że ten początek jest troszeczkę lepszy, natomiast nie był to taki pacjent stricte, gdzie rzeczywiście długi szyi był tą strukturą dominującą, która była problematyczna. Natomiast zwróćcie uwagę, że często przy takich problemach, na przykład jak prosicie pacjenta o wykonanie ruchu czynnego, czyli takiego zgięcia broda do mostka i ten ruch na przykład jest słaby. Widzicie, że coś jest nie tak, że pewne struktury mogą ograniczać ten ruch, to dużo osób skupia się na pracy z mięśniem prostownikiem albo z czymś, co jest po tylnej stronie odcinka szyjnego, jakby licząc na to, że pracując z tymi napiętymi tkankami uzyskają fajny efekt. Natomiast może być tak rzeczywiście, że to da fajny efekt, ale może też być tak, że po prostu nie jakaś struktura ogranicza ruch danego stawu, danych stawów, tylko inna struktura no nie spełnia swojej funkcji, nie skraca się prawidłowo, nie ma siły wykonać tego ruchu z różnych powodów i wtedy właśnie taka technika nakierowana na tą strukturę pod kątem poprawy zwiększenia siły, poprawy jakości ruchu może wam przynieść naprawdę fajne efekty. Włączajcie sobie tutaj pracę z mięśniem długi szyjnym w swojej terapii, ponieważ jest to naprawdę fajne, jeśli chodzi o dobre i często spektakularne efekty pracy, a bardzo mało osób to robi, dlatego że jest to struktura stosunkowo trudna do palpacji. Uważajcie na tętnicę szyjną, bądźcie po jej przyśrodkowej stronie, nie kompresujcie tego, nie róbcie tego na siłę, wystarczy, że delikatnie spalpujecie sobie ten obszar, znajdziecie najbardziej tkliwy punkt, a następnie wykonacie skrócenie tego obszaru, tylko pamiętajcie, to ma być czynne skrócenie, to ma być bierne skrócenie, wróć. Okej. Okay. Mam nadzieję, że taki spontaniczny film pod kątem pracy dość precyzyjnej z jedną strukturą mięśniową wam się przyda. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale na naszym YouTubie. Trzymajcie się, hej!